Poziom polskiej ekstraklasy nie jest najwyższy. Tu chyba nie ma żadnej wątpliwości. Pomimo tego jednak co każdą kolejkę te rozgrywki gromadzą przed telewizorami sporą ilość kibiców. Dzisiejszy odcinek chciałbym właśnie poświęcić naszym polskim rozgrywkom ligowym. Przed Wami piłkarskie rekordy polskiej ekstraklasy. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od rzeczy najważniejszej, czyli liczby zdobytych tytułów. Tutaj możemy wyróżnić 4 zespoły, które wyraźnie górują nad resztą stawki. Najwięcej, bo 15 wygranych rozgrywek ma Legia Warszawa. Najwięcej triumfów przypada na XXI wiek, wtedy było ich 9. Drugi na liście jest Ruch Chorzów, który zgromadził 14 tytułów mistrzowskich. Ostatni w sezonie 1988-1989. Tyle samo mistrzostw ma Górnik Zabrze. Stawkę 4 najlepszych zespołów w historii domyka Wisła Kraków z 13 mistrzostwami Polski. Piąty w rankingu jest Lech Poznań z 7 tytułami. Potem Krakowia z 5, Widzew Łódź i Pogoń Lwów z 4. Pozostałe zespoły mają na swoim koncie 2 lub 1 mistrzostwo Polski. Teraz spójrzmy na rekordy indywidualne w poszczególnych dziedzinach. Najwięcej goli w historii polskich rozgrywek strzelił były piłkarz Górnika Zabrze i Legii Warszawa Ernest Pol. Zdobył ich 186, a jego ekstraklasowa kariera przypada na lata 1953-1967. Drugi jest Lucjan Brychczy, czyli legenda warszawskiej Legii, która strzeliła 182 bramki. Podobnie sytuacja wygląda z piłkarzami mającymi najwięcej występów w ekstraklasie. Na pierwszym miejscu jest Łukasz Surma, który grając w Wiśle Kraków, Ruchu Chorzów, Legii Warszawa i Lechii Gdańsk zgromadził 559 występów. Teraz nie widać nikogo na horyzoncie, kto mógłby chociażby zagrozić temu rekordowi. Teraz czas na rekordy, które śmiało można uznać za ciekawostki. Bramkarzem z największą liczbą minut bez puszczonego gola jest Piotr Czaja. Licznik zatrzymał się na 1003 minucie. Strzelcem z najdłuższą serią kolejnych meczów ze zdobytym golem jest Teodor Peterek, który dokonał tego w kolejnych 16 spotkaniach. Najmłodszym piłkarzem w historii ekstraklasy jest Janusz Sroka, który w barwach Krakowi zadebiutował dokładnie w wieku 15 lat i 57 dni. Natomiast najstarszym piłkarzem w historii ekstraklasy jest Janusz Jojko, który w wieku dokładnie 43 lat i 41 dni rozegrał ostatni mecz w barwach KSZ o Ostrowiec Świętokrzyski. Jak sami widzicie, polska ekstraklasa ma bardzo bogatą i daleko sięgającą historię. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.